Świerzynie na co dzień działa dzienny dom Senior Wigor. Odwiedziliśmy ich z naszą kamerą. Dzienny dom seniora funkcjonuje w Świerzynie już od 7 lat. Codziennie przychodzą tutaj seniorzy z całej gminy, wszyscy chętni, którzy chcą fajnie, ciekawie, kreatywnie spędzić czas. Obecnie mamy 52 seniorów. Dom jest otwarty od poniedziałku do piątku, w godzinach dopołudniowych. Jest to placówka wsparcia dziennego seniorów. Codziennie są zajęcia ruchowe, seniorzy bardzo sobie je chwalą, bo to pomaga im utrzymać sprawność, kondycję, także te zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem. Oprócz tego śpiewamy. Oczywiście sobie przypomnimy, ok? Gotujemy, wykonujemy różne prace ręczne. Tak naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. Są opiekunki, które zajmują się seniorami, towarzyszą im. Jest także instruktor terapii zajęciowej, który organizuje zajęcia usprawniające, manualne. Także każdy znajdzie tutaj coś dla siebie i seniorzy bardzo chętnie z tego korzystają i twierdzą, że od kiedy ten dom funkcjonuje, to rzeczywiście ich życie jest ciekawsze, barwniejsze. Wiele osób dzięki temu w ogóle wyszło z domu. Nie siedzą sami w czterech ścianach, tylko są w swoim towarzystwie, także ma to na pewno dużą wartość dodaną. Przyjeżdżam od samego początku, 7 lat. Chodziłam o dwóch kulach. Było to dla mnie bardzo ważne, bo tutaj miałam gimnastyki, rehabilitację i bardzo szybciutko odstawiłam kulę. Bardzo fajnie spędzam czas na zajęcia manualne, piosenki, gimnastyka. Gdzieś tam w kuchni działamy. Jestem bardzo szczęśliwa, że tu przyjeżdżam i obym mogła jak najdłużej. W ogóle zżyłam się z osobami, które tutaj są. Dobrze się tutaj czuję. Przede wszystkim dobrze się czuję. No, gimnastyka, śpiew. No i w ogóle towarzystwo jest takie fajne. Jest ponad 50 osób, 52 osoby. Zaczynaliśmy od 34. My też korzystamy z dotacji ministerialnej. Ogólnie dom jest finansowany przez gminę, ale jest dofinansowanie w ramach programu Senior Plus i dofinansowujemy pobyt 40 seniorów. Także jest seniorów więcej niż miejsc, aczkolwiek nigdy nie jest tak, że każdego dnia jest komplet. Także kto chce przyjść, to zostaje tutaj przyjęty i po prostu korzysta z tego, co potrzebuje. Nabór był taki zorganizowany, jak placówkę uruchamiano. Była rekrutacja, a teraz jest to rekrutacja ciągła. Osoby po prostu, które chcą, przychodzą, zapoznają się z działalnością, składają odpowiednie dokumenty, bo kierowanie do domu odbywa się przez Ośrodek Pomocy Społecznej, także tutaj po rozmowie z pracownikiem socjalnym taka osoba otrzymuje decyzję, że może uczęszczać do tego domu. Ale to w każdym momencie w ciągu roku seniorzy z tego korzystają. Więcej mamy zazwyczaj takich nowych osób, które dochodzą w okresie jesiennym, zimowym, bo wtedy też no, ludzie siedzą sami w domach i chcą stamtąd wyjść. Latem to wiadomo, że jest więcej innych różnych aktywności też na zewnątrz, a rzeczywiście jesień, zima sprzyja temu, że ludzie chętniej tutaj przychodzą. Dzisiaj gimnastyka, tak jak co dzień, zajęcia muzyczne, zajęcia manualne, no i panie też w kuchni coś pysznego przygotowują. W ogóle te ludzie mylą pojęcia, bo pytają mnie, a jak tam w tym domu starców? A dzisiaj nie byłaś w domu starców? Po prostu mylą pojęcia. To jest dzienny dom Senior Wigor, to nie jest dom starców. Dzienny dom Senior Wigor to miejsce pełne pasji, fantastycznej atmosfery i przemiłych ludzi. Dlatego jest tak chętnie odwiedzane przez swoich podopiecznych.